łączna pula tych pieniędzy, które w ostatnim miesiącu tylko pozyskaliśmy z zewnątrz, to tak obrazowo mówiąc, jeden dodatkowy budżet inwestycyjny naszego miasta, bo to prawie 40 milionów złotych, tyle średniorocznie wydajemy z własnych pieniędzy, to tak jakbyśmy naprawdę wygrali w dużego totka. Część tych pieniędzy, bo ponad 11 milionów złotych, to dotacja na przygotowanie terenów pod Kostrzyńsko-Słubicką strefę ekonomiczną. Wniosek Piły jako jedyny z pięciu startujących w konkursie o dofinansowanie w naszym województwie został oceniony pozytywnie. Środki te zostaną przeznaczone na budowę dróg, by dostosować infrastrukturę do ruchu, który będzie się odbywał w rejonie ulicy Walki Młodych, Magazynowej i Strefowej. Koniec inwestycji planowany jest na końcówkę 2018 roku. Wartość całkowita projektu to 14,5 miliona złotych. Kolejny zastrzyk pieniędzy, które pojawią się w Pile, to środki przeznaczone na termomodernizację czterech budynków oświatowych, żłobka, przedszkoli nr 14 i 17 oraz szkoły podstawowej nr 4. Koszt tych inwestycji to 6 milionów złotych, z czego uzyskana dotacja to 4 miliony 760 tysięcy i jest to transza środków pozyskanych w ramach POSI. Zadania te zostaną zrealizowane jeszcze w bieżącym roku. Kolejne środki w ramach złożonego projektu opiewającego na 30 milionów złotych pozwolą m.in. na zrealizowanie remontu 11 zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, wybudowanie oświetlenia ulicznego na 18 ulicach, centrum zarządzania miastem, centrum przesiadkowego oraz przebudowę 3-kilometrowego odcinka ulicy Wawelskiej, a także stworzenie systemu mobilnej informacji autobusowej, czyli 16 tablic na przystankach i dwóch infokiosków. Ten wniosek jednak jeszcze przechodzi weryfikację.